Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska i zapraszam Was na konkurs. No dobra, ale coś... Jeszcze co? No także przejście, nie? Dobra. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Zapraszam na konkurs. Do wygrania będzie bardzo atrakcyjna nagroda. Do wygrania w konkursie jest nowe wędzisko Dura Pellet Wagler o długości 11 stóp, czyli 3,35. Co zrobić, żeby wygrać takie wędzisko, żeby dać sobie szansę? Po pierwsze, trzeba pod tym filmem zostawić kciuka w górę i pod tym filmem w komentarzu ocenić, jaką masę ma zaprezentowana przeze mnie ryba. Będziemy porównywać tą masę do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do 10 gramów, proszę podać taką masę. I oprócz tego trzeba być oczywiście subskrybentem kanału Preston Innovations Polska na YouTubie. Przyjechałem nad Zezuj, żeby łowić tutaj na pellet Wagler. Byłem tutaj rok temu. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to tutaj Michał pewnie wrzuci link. Byłem z Patrycją, tam wspomnieliśmy o podstawach pellet Waglera. Oj, tu mam jakąś większą rybę. Dzisiaj chciałem troszkę takiego bardziej zaawansowanego pellet Waglera zaprezentować. Chciałem przetestować nowe wędki z serii Dura. Mam nowe proce Prestona do strzelania na większą odległość. Mam nowe pellet Waglery, takie cięższe 10, 8 i 12 gramowe, więc to chciałem dzisiaj tutaj przetestować. Natomiast trochę wiatr, myślę, że to jest kwestia wiatru, że to łowienie na dalszej odległości nie jest już takie skuteczne, bo po pierwsze po strzale bardzo często gdzieś tam ten pelet jest znoszony przez wiatr, ale też spławik, jak nawet ten ciężki spławik, no można go zarzucić na dużą odległość, ale przez to, że ta odległość jest duża, a wiatr taki jest troszkę z ukosa, no to przemieszcza żyłkę, przemieszcza ten spławik, a wiadomo, przesuwający się spławik podczas łowienia na pellet Wagler, no to nie jest dobry pomysł, no bo żaden pellet w naturze nie przemieszcza się w poziomie, więc karpie głupie nie są i one z dużą podejrzliwością podpływają do takiej przynęty. Więc nie mogłem tak za bardzo tutaj na tego pellet Waglera nic złowić, więc w związku z tym, że pellet Wagler bardzo dobrze współpracuje z bombką, no to są takie dwie metody, bardzo blisko spokrewnione, bym powiedział. Bombka działa na dnie, pellet Wagler przy powierzchni, więc jeżeli ryby nie biorą z powierzchni, no to można przypuszczać, że trzeba spróbować je złowić z dna. Więc zamiast spławika typu pellet Wagler na agrafkę zapiąłem ciężarek zwykły i zarzuciłem zestaw w to miejsce, co strzelałem pelletem. Po jakichś 11 minutach nastąpiło branie. To jest wariat. Ale to jest też duża ryba. To nie jest mały karpik. Chciałem go trochę tak na siłę, ale chyba... No musiał mi pokazać, kto tutaj rządzi, przynajmniej na tym etapie holu. Naprawdę dosyć forsownie go chciałem tutaj scholować, ale się nie da, skubany. Może przy drugim podejściu mi się uda. Będę obserwował, jeżeli wiatr ucichnie i będę widział spławy karpi przy powierzchni, no to znowu będę próbował na pellet Wagler. O, potężna rybka. Oto jest ryba konkursowa, ją przez chwilę zaprezentuję. Wielki brzuszek. Parę ładnych kilogramów, więc jest ciepło, nie będę tej ryby męczył. Raz, dwa ją ważę. No i będę czekał na Wasze odpowiedzi.
trafił mi się, przyznacie, piękny grubasek. Także wypuszczam go. Życzę Wam wszystkim szczęścia w obstawianiu, dobrego wyniku. Ta ryba była zważona bez podbieraka, więc proszę podać masę tej ryby bez podbieraka. Dwa miejsca po przecinku w kilogramach. Subskrypcja kanału, kciuk w górę. Wszystkiego dobrego. No i niech wygra najlepszy.